Poniedziałek 21 lutego 2011 roku w szkołach podstawowych w Gaszynie i w Sieńcu odbyły się spotkania w sprawie uchwały o zamiarze przekształcenia szkół wiejskich w filię szkoły podstawowej w Rudzie. Na zaproszenie Janusza Antczaka, burmistrza Wielunia, odpowiedzieli przybywając licznie rodzice dzieci uczących się w szkołach, jak również mieszkańcy tych miejscowości. Wagę spotkania podkreślała taczka, symboliczny akcent niezadowolenia z proponowanych zmian. Celem spotkania było wyjaśnienie zawartości wniosku o przyjęcie uchwały intencyjnej oraz argumentów za nią przemawiających. Pana burmistrza Janusza Antczaka. Witam specjalistę do spraw oświaty pana Romualda Kucharczyka i dyrektora Zakładu Obsługi Podstawowych Oświatowych Wychowawczych, pana Andrzeja Dąbrowskiego. Na dzisiejszym spotkaniu pan burmistrz prosił o to spotkanie z państwem i dlatego też nam jest miło, że pan burmistrz do nas. Nie wiem, co z drugiej strony. Troszeczkę jakichś rozmaitych informacji o rozmaitych sołectwach biegało. Między innymi sprawy dotyczyły Gaszyna. Więc pozwoliłem sobie, czy można usiąść? Nie będziemy państwu przeszkadzać? Proszę. Pozwoliłem sobie, drodzy państwo, dzisiaj jeszcze poprosić panią dyrektor, żeby można było się z państwem spotkać i myślę, że takie jasne, czytelne komunikaty, bo myślę, że najbardziej opiniotwórcze osoby, które powinny przekazywać wierne i dobre odbicie tego, co ja zamyślam i to, co mam do przedstawienia, powinno być wiarygodnie to przedstawiane. Natomiast jak się pojawia gdzieś w waszych uszach sygnał tego, że ktoś będzie, ledwo co tu burmistrz obiecał, że nie będzie nic likwidował, nagle szkoła w Gaszynie ma ulec likwidacji, to jednoznacznie i prostym komunikatem mówię, jakie są moje zamysły i dlaczego w ogóle zająłem się wspólnie z panem Andrzejem Dąbrowskim, z panem inspektorem Kucharczykiem sprawami związanymi bezpośrednio z tym tematem. Mianowicie, drodzy państwo, nie jest tajemnicą, że faktycznie przez te wiele lat sytuacja i demograficzna, i sytuacja związana z, no, co by nie powiedzieć, z ekonomią naszego państwa, nie jest aż taka ciekawa. Ale jakby najważniejsze w tym wszystkim i to, co niewątpliwie ta szkoła między innymi tutaj ma wspaniałe wyniki, jeżeli chodzi o poziom kształcenia, to za tym muszą być też pewne ruchy racjonalizacji, pewne obszary takie, które spowodują, że nie będzie sytuacji dysproporcji między osobami i kadrami pracującymi na przykład w mieście, a osobami, które tutaj funkcjonują. Inspektor Kucharczyk mówił o sytuacji szkoły w Gaszynie. Liczba dzieci w szkole w Gaszynie na przestrzeni od roku 2002 do obecnego spadła z 63 do 42, że nauka w tej szkole odbywa się w oddziałach łączonych. Szkoła obecnie zatrudnia 6 nauczycieli w pełnym wymiarze i 3 w niepełnym. Wiecie państwo doskonale, że obwód tej szkoły to nie tylko miejscowość Gaszyn, ale także miejscowość Kadłub, że prawie 45% dzieci, które należą do obwodu tej szkoły, a do obwodu tej szkoły należą również dzieci zamieszkałe w Kadłubie, uczęszcza do tamtejszej szkoły. W trakcie dyskusji głos zabierali rodzice. Tak totalnie wypali, że nawet sobie sprawy nie zdajecie. Genialność posunięcia będzie naprawdę fantastyczna. Stąd dzieci pójdą do Krzyworzeki. Z Sieńca. Nie, ja tylko daję taką propozycję. A dlaczego Ruda? Z Sieńca dzieci mają bliżej do Wierzchlasa, prawda? Przecież z Masłowic pójdą do Czarnożu. Dokładnie. Naprawdę, no gratuluję. No nie tak, panowie, nie tak. Pomysłodawcy przekształcenia nakreślili swój pogląd widzenia, motywując go wieloma argumentami, z których wybijały się polepszenie warunków nauki i oszczędności. Tego, że mamy 30 dzieci w jednostkach szkół naszych na terenie gminy, czyli myślę o mieście, państwo bierzecie swój punkt widzenia, bo tutaj żyjecie. I ja się z tym zgadzam. Dlatego jestem po to,
żeby jakby usłyszeć wszystkie za i przeciw argumenty. Burmistrz deklarował, że obecni na sali mieszkańcy nie powinni być zaskakiwani żadną jego decyzją. Że przez rok czasu jest to za mało, że w tym czasie to nic nie, tak jak przez ostatnie lata nic nie warto robić, to jesteśmy na złej drodze. Ja bardzo bym prosił, żeby... Takie mam pytanie. Czy Państwo uważacie, że faktycznie tutaj jest tak, że dzieci mają psychologa, dzieci mają logopedę, że mają wszystko to, co jest potrzebne, tak? Świetnie. Ale czy w tej samej jakby obszarze i takim indywidualnym toku nauczania to samo mają pozostałe dzieci? Czy rodzice, kiedy wiedzą, że trzeba iść z dzieckiem, poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest bardzo blisko. Ja tu chciałam powiedzieć, akurat pracuję koło szkoły, która jest numer 4 się nazywa, więc wiem, co się tam dzieje, wiem na jesień o wymuszeniach, o dzieciach, które tam potrzebują porady psychologa, bo są zastraszone, policja. No ja to nie rozumiem. Ja tutaj nigdy nie sytuacji nie wiem. Pedagog. Ja tu nigdy nie słyszałam, żeby dziecko w rejonie szkoły było zaczepiane. Jeżeli dzieci chodzą do poradni, jeżeli mają stwierdzone braki rozwojowe, tu się nigdy taka sytuacja nie wydarzyła. Więc kiedy ja słyszę, kiedy moją koleżankę opowiadam o tej szkole, kiedy mi zazdroszczą, że moje dziecko idzie do takiej szkoły, a nie do Molochu Wieluńskiego, ja tutaj przy wszystkich mówię i tu wiele moich koleżanek, że my nigdy nie damy dziecko do Rudy. Ja wolę do Krzyworzeki wozić, nawet do Wielunia nie będę woziła, co mam pod nosem szkołę. I to jest chyba opinia większości rodziców. O wyższości szkoły w Rudzie nad na przykład Krzyworzeką przekonywał dyrektor Dąbrowski. Nosiła oczywiście więcej niż do Krzyworzeki, bo będziemy nosiła około 9 km. Gmina zapewni dowóz bezpłatny i opiekę w czasie tego dowozu. Łącznie czas przejazdu nie powinien przekroczyć około 20, przy dużych trudnościach zimowych 25 minut. Rodzice odświeżali dawne obietnice wyborcze. Powiedział Pan takie słowa, że pod starostą się bywa, a Januszem się jest. Dlatego ja bym prosił, może zapomnijmy o pieniądzach, bo to nie jest najważniejsze. To nie jest ferma dzieciaków. Burmistrz Andrzczak nawoływał do wypracowania modułu najbardziej odpowiadającego potrzebom dzieci, zapewniając, że wszyscy zainteresowani mają na ten cel cały rok. Ja, drodzy Państwo, poprosiłem też, jaki jest koszt wynagrodzenia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego i typu szkoły. Jeżeli w szkole miejskiej ten sam nauczyciel, który ze mną się spotyka, jako dyplomowany, ma brutto 4118 zł. A szkoła podstawowa wiejska, też dyplomowany, łącznie ma 4719. Jest 600 zł różnicy. I teraz ja tym nauczycielom, tak jak tutaj patrzę w twarz, też muszę spojrzeć tym, którzy prowadzą klasy naprawdę przeładowane, 20-paro-30-osobowe. I to, co osiągacie tutaj, wszyscy nauczyciele i kadra nauczycielska, na bazie 7-80 nauczycieli. Ja bym się dziwił, że te dzieci miałyby nawet zbyt słaby jakby poziom nauczania przy 7-8 w klasie. Dlaczego? Dlatego, że to jest indywidualny sztok nauczania, tak? Każde dziecko jest, tak jak Państwo mówicie, dotknięte przez tego nauczyciela. To dziecko nie może przyjść nieprzygotowane, bo nauczyciel wypyta, odpyta.